będzie cały nienawiścią przepełniony, hipokryzją co zalewa. Polskie salony z każdej strony plują jadem. Gdy dojdą do głosu, dziś przedstawię wam w tej sprawie kilka znanych mi osób. Na początek Kazimiera. To chyba oczywiste, ta to w Polsce jest jedną z głównych feministek. Każdy im widzi faszystę, ciągle to powtarza, uważa, że prawicowców należy obrażać, no bo to jest dobre, modne, takie postępowe. Powiesz komuś, że ma faszystowską mordę, to nie podchodzi pod nienawiści mowę, więc masz na to zgodę. Ona tak mówi, jak jej koleżanka Olejnik, też obrażać lubi. Dla niej każdy łysy, duży facet to kibol i ham, z którym się nie dyskutuje, lecz nie waża, taki przekaz niesie nam. Więc przedstawię wam mowę nienawiści tych dwóch pań. Ale musisz sobie nie wycierać swojej faszystowskiej mordy i mówić o tych, którzy chodzą na mecze również. Nie, o takich facetach, którzy są kibolami, którzy... Ale jak pani ich rozróżnia, przepraszam, po wyglądzie? Tak, jak to krzyczy Norymberga, tak. Poseł Gawkowski, sojuszu lewicy, nawet w oczach Bosaka widzi faszyzm, to się liczy. Piotr Ikonowicz o równości głośno krzyczy, a groził chłopakowi, że go zabije na ulicy. Biedroń Robert, ten tolerancyjny taki, dla niego liczą się tylko parytety. Chłopaki, feministki i lewaki, a inni mają braki, cierpią na homofobię. Jak nazwać? Przed homofobią fobię. Magdalena Środa tak bardzo postępowa, wie doskonale co to nienawiści mowa. Wszystko wina katolików. Nie zgadzasz się na aborcję? Jesteś katolem. Poseł Ryfiński, który kiedyś bił ojca, dzisiaj to nietolerancji istny pogromca, niby taki spokojny, choć zawsze z poważną miną. Kilka lat wcześniej znęcał się nad rodziną. Ja nie przeszkadzajcie innym, bo to jest niekulturalne, rozumiesz? No i mam cię zabić? Mam cię kurwa, koniec dwie perełki, każdy wie o kogo chodzi. Nikt nie pojmie tego, co w głowach im się rodzi. Stefan Niesiłowski, ten co wygaduje bzdury, bez szacunku powagi i osobistej kultury, ciągle rzuca hamami na prawo i lewo i dosłownie o wszystko oskarża Kaczyńskiego. Dla niego wszyscy to zera, liczy się tylko Tusk. Sam powiedział, nienawiść, mówię, zalewam mu. No i jest Palikot, ten to zupełnie odpłynął, nazwał prezydenta hamem, w sumie tym zasłynął. PiS oskarża o to, że dzieli Polaków, a sam chciał zrobić PiS narodowych chłopaków, by ich gnębić, wyśmiewać i poniżać, izolować, by nikt się do nich nie mógł zbliżać. Ubliża, stosuje faszystowskie metody. Powiedz, kto w Polsce używa nienawiści mowy? Nienawiść, mówię, zalewam mózg. Jest to po prostu nikczemny dureń. Karmy moralne. Taką decyzję w zasadzie podejmują moralne karmy. Ci dwaj to jest nawet nazwisk nie chcę wymieniać. Nazwiska na pewno mi zapomniała. Ja się dziwię, że panowie zapraszają tych ludzi. Wczoraj jakiegoś durnia zaprosiliście, który powiedział, nie wiem jak się nazywa, jakiś Bulc. Skompromitowali, tak kłamią, tak bredzą. Nienawiść, mówię, zalewam mózg.